Wyjeżdżamy rano z Nowego Sącza i po 40 minutach dojeżdżamy do miejscowości Skrzętla Rojówka. Miejscowość ta leży u stóp góry Jaworz. Idziemy po gruntowej drodze niebieskim szlakiem aż do wieży widokowej. Po drodze mijamy małe osiedle i po około 15 minutach docieramy do wieży. Ma ona około 20 metrów wysokości. Wejście na nią może stwarzać problem dla osób z lękiem przestrzeni. Wchodzimy bowiem po wysokich drewnianych schodkach, przypominających bardziej drabinę. Ze szczytu wieży możemy dostrzec Jaworz, Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie, Chełm, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce i inne szczyty Beskidu Wyspowego, a przy dobrej pogodzie również Pieniny, jak i Tatry. Wieje halny, więc opuszczamy wieżę i po krótkiej przerwie idziemy na Jaworz. Podejście wiedzie po stromej, kamienistej drodze, gdzie niegdzie robi się łagodniejsze. Po około 30 minutach podejścia docieramy na zalesiony wierzchołek góry Jaworz. Jest to najwyższy szczyt pasma gór łososińskich. Dawniej był nazywany również Partią, a obecna nazwa wzięła się prawdopodobnie od porastających jego zbocza drzew odmiany klona Jawora.
Na szczycie znajdziemy ławkę, tablicę informacyjną, a dawniej stała tu również wieża widokowa. Po krótkiej przerwie ruszamy stromym zejściem do jaskini. Schodzimy około 50 metrów w dół i docieramy do otworu jaskini. Jest ona ogólnodostępna turystycznie, a przy wejściu znajdziemy nawet latarki. Nazwę Zbójecka zawdzięcza prawdopodobnie od związanym z nią ludowym podaniem mówiącym o kryjówce zbójców w jaskini. Długość jaskini wynosi około 7 metrów, a jej głębokość około 5. Na samym dole znajduje się ciasna komora, w której mieszkają pająki. Pierwszą osobą, która opisała tę jaskinię, był Jan Lizęga w 1928 roku. Po szybkiej eksploracji jaskini ruszamy z powrotem do samochodu. Po drodze mijamy wodospad. Wychodzimy na polanę z pięknym widokiem na Chełm. Przechodzimy pod wieżą.
Omijamy kapliczkę Matki Boskiej Limanowskiej i wracamy z powrotem do samochodu. Cała trasa z przerwami zajęła nam około 2,5 godziny i przeszliśmy ponad 4 km. Wszystkie przydatne linki i informacje pozostawiam w opisie.